Mariusz Kowalski, witam Państwa. Chciałem się podzielić z Wami tym, czym jest wiara. Nie dla mnie wiara, ale wiara taka, jaka powinna być. Wiara jest tym, że po prostu przyjmujesz prawdę. Jeżeli nie przyjmiesz prawdy, automatycznie przyjmujesz kłamstwo, czy tego chcesz, czy nie chcesz. A prawdą jest Jezus Chrystus. Nie ma innej prawdy. Jeżeli odrzucisz Chrystusa, przyjmujesz w tym momencie wszystkie kłamstwa, które w zasadzie nie musisz zapraszać do swojego życia, one wpływają w ciebie, wypełniają twój umysł, który rozmiękcza twoją głowę. Wtedy w tym momencie możesz pochłaniać wszystko, co chcesz, bo to jest twoja sprawa, twoje życie. Do ciebie należy decyzja, czy ty takiego życia naprawdę chcesz, czy takie życie ci się podoba. Bo wydaje mi się, że ci się to nie podoba. A jedyne wyjście, jedyne rozwiązanie, jakie jest z tego, to jest Jezus Chrystus, nie ma innego. Ponieważ w Nim możesz znaleźć akceptację, miłość, zdrowie, radość, życie, prawdziwe życie. Bo gdyby nie On, wtedy jesteś tylko człowiekiem, który zmierza od punktu A do punktu B. Tak jak słyszałem to wiele razy w zadaniach matematycznych. Taki pociąg, który jedzie tak naprawdę donikąd. A on jest sensem, on jest tym kierunkiem, który wyznacza tak naprawdę, bo on stworzył ciebie. On stworzył ciebie na swój obraz i podobieństwo. A pobiegniemy? On stworzył ciebie po to, żebyś miał z nim społeczność. Żebyś miał z nim pewność tego, że on nigdy cię nie zawiedzie, nigdy cię nie okłamie. Nigdy cię nie zostawi, bo nie ma takiego drugiego jak on. Bo wszystko w nim wzięło swój początek. I wszystko w nim będzie miało swój koniec, bo on jest alfa i omega. Dlatego ja oddałem swoje życie Jezusowi, bo miałem dość życia w kłamstwie, obłudzie i pogardzie wobec siebie i innych. Bo wszystko, co miałem do innych, było to, co czułem do siebie, czyli nienawiść, pogardę, wszelkie zło, które we mnie siedziało. Kiedy Jezus przyszedł do mojego życia, nie musiałem być, nie byłem wtedy w żadnym kościele, bo tu nie chodzi o religię. Byłem wtedy w domu, w pokoju, padłem na kolana, płakałem i mówiłem: Jezu, jeżeli istniejesz, bo nie wierzyłem w to, że On istnieje. Wiesz, wiedziałem, miałem o Nim wiedzę, ale nie wierzyłem, że istnieje. Dlatego powiedziałem: jeżeli istniejesz, przyjdź i zmień moje życie, bo ja mam już tego dosyć. Zabierz mnie. Czułem się jak trup w tym momencie. Czułem, jak wszystko we mnie gniło. Umierało we mnie. Miałem takie myśli, że aż strach, żebym w tym momencie teraz je powtarzał tutaj. Po prostu chciałem zdetonować bombę atomową i zniszczyć cały świat i zabrać wszystko do piekła. Tak się wtedy czułem, zabrać was wszystkich. Bo sam nie chciałem umierać. Dlaczego? Bo byłem tchórzem. Chciałem zniszczyć wszystko. A teraz wiem, że Jezus Chrystus przyszedł i uratował mnie od tego beznadziejnego stanu, w jakim się znajdowałem, i tego tego pomysłu, który był nic nie wart, tak naprawdę był. Spadłem na same dno, a to dno się nie urwało. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus przyszedł i mnie podniósł, słuchajcie. Podniósł mnie z tego dnia, wydobył mnie z tej studni i dał mi nowe życie. Życie w obfitości, niczego mi nie brakuje, wszystko mam w Nim. On trzyma mnie w swoim potężnym ramieniu, bo jest potężnym Bogiem, Królem Izraela. Ja jestem Żydem i nie wstydzę się tego. Mieszkam w waszym kraju i jest mi dobrze. Tak jak przynajmniej 15 milionom Kowalskich. Bo wiecie, że nazwisko Kowalski to tak naprawdę żydowskie nazwisko. Nie ma nic wspólnego z Polską. Bardzo miło było mi z wami porozmawiać i powiedzieć wam, że Jezus Chrystus i nie ma innego. Bóg Izraela, Bóg całego świata, na wieki wieków. Amen.